kolejne zetknięcie z koszernością. To znaczy, jesteśmy w restauracji Japanica, która ma dużą sieć restauracji w Izraelu. I na koniec posiłku chciałam zamówić sobie kawę z mlekiem. Niestety jest to niemożliwe, bo restauracja jest koszerna. Czyli koszerność to nie tylko oddzielenie mięsa z mlekiem, ale również miejsce, żeby było koszerne, nie może się w nim znaleźć w tym samym miejscu i czasie mleko i mięso. Stąd pijemy kawę Americano. I dodatkowa zabawna sprawa polega na tym, że jeżeli chcemy zjeść, chcemy być koszerni, przestrzegać tych zasad, to możemy zjeść mleko po mięsie dopiero po 6 godzinach, natomiast mięso przed mlekiem 3 godziny. Skąd się te zasady wzięły i na czym to polega, nie mam bladego pojęcia, ludzie tego przestrzegają. Byłam kiedyś na randce z chłopakiem, który zjedliśmy najpierw hamburgery, potem poszliśmy do kina, minęło 3 godziny, bardzo nudny film. Potem mówię, chodźmy napić się kawy z mlekiem. Mówi, nie, bo jeszcze nie minęło 6 godzin. Także tak to wygląda w praktyce, oni naprawdę tego przestrzegają. You said something about reactivating congregation or whatever it was, or to reactivate.